Tu Ania. I Bartek. Cześć. Zapraszamy na nasz nowy film. Numer 6. Witamy Was w odcinku domowym, w takiej nietypowej scenerii, bo... Bo za nami góry. Widać, że są góry, czyli nie jest to województwo pomorskie. Chcemy nagrywać z domu rzeczy, które nasuną się, czy to w pytaniach od Was, czy to nie tylko od Was, ale też od osób, które spotykamy. Na pewno pomysłodawcą tego wszystkiego też może być kolega, którego ostatnio spotkaliśmy w Hiszpanii, który nieświadomie podpowiedział nam jedną rzecz. Siedząc z nami przy obiedzie, powiedział do nas zdanie: a opowiedzcie, jak wy zaczynaliście, jak to teraz jest, czego używacie, jak sobie radzicie. On miał potężne doświadczenie, wiele lat jeździł, ale jeździł zupełnie w innym czasie. Teraz dla niego to jest norma. Nie wie, jak zaczynają takie osoby jak my. I tu chcemy na to odpowiedzieć. Również w tych filmach chcemy przemycić parę urywek z domu. Co robimy, jak żyjemy, z czego się cieszymy. To tyle co do wstępu. Patrzcie, jakie rzeczy robiliśmy w domku. Tak to wyglądało. Byliśmy w kilku ciekawych miejscach. Trafiło nam się akurat blisko nas, w miejscowości, odbywało się jej święto. I mogliśmy wybrać się na dwa fajne koncerty dwóch zupełnie innych od siebie zespołów. Takich jak Mysłowic i Sylwia Grzeszczak. Super spędzony czas w tym miejscu. Wybawienie się na całym terenie rekreacyjnym. Pozdrawiamy wszystkich, z którymi spędziliśmy czas, bądź spotkaliśmy. Jeszcze raz przesyłamy uściski, buziaki. Również będąc w domu, no co, tak jak wszyscy. Załatwiliśmy jakieś sprawy urzędowe, zrobiliśmy zakupy. Przygotowaliśmy się do kolejnego wyjazdu. Pewnie, pranie, sprzątanie i wszystkie inne rzeczy. Wymizialiśmy kotka. Dalej odwiedziliśmy restaurację, o której nie tylko chcemy Wam opowiedzieć, ale też serdecznie chcemy Wam ją polecić. Nie jest to żadna autoreklama. Chcemy w naszych odcinkach, w cudzysłowie mówiąc, domowych, dodawać właśnie recenzje z miejsc, które polecamy, które odwiedzamy i które naszym zdaniem są warte odwiedzenia. W tym odcinku chcemy Wam pokazać bardzo ciekawą restaurację, która znajduje się w miejscowości Iława. Jest ona oddalona parę kilometrów od nas, parę ładnych kilometrów od nas. Trafiliśmy tam przypadkiem. Restauracja mieści się w hotelu Tiffy nad przepięknym jeziorem. Z przepięknym widokiem właśnie na to jezioro z restauracji, rozciągającą się panoramą. Byliśmy zmuszeni z tytułu późnej pory na skorzystanie z karty nocnej. Ja jak najbardziej ze swojej strony mogę polecić desery, ale też barmankę, jej umiejętności, profesjonalizm, zaangażowanie. Nazywa się Zosia, bo spytaliśmy. Zna się na temacie i jak najbardziej polecamy zaufać jej i oddać siebie w jej ręce. Także zapraszamy do oglądania materiału z tego miejsca.
i bądźcie z nami, bo czeka nas jeszcze przedstawienie wielu ciekawych informacji. A jeśli Zosia nas ogląda, to pozdrawiamy gorąco. Jak najbardziej. Brawo, panie Zosiu. Okej, wracamy. I teraz kolejny temat, który chcieliśmy poruszyć w filmie z domu, w dzisiejszym filmie. Jest to pytanie, które dostajemy od wielu kierowców, od osób, które planują zacząć przygodę z transportem, planują przygodę z kategorią C+E, a pytanie to, jakiej używamy nawigacji. Zastrzegam, nie promujemy tej marki, to nie jest żadna autoreklama, to nic nie jest sponsorowane, mówimy tylko o tym, jakie są nasze spostrzeżenia i co my posiadamy. No i teraz najważniejsza kwestia, kto tworzy nasz zespół? Nasz zespół w ciężarówce tworzy Ania, Bartek, Zosia i Krzysztof. Anię i Bartka znacie, Zosia i Krzysztof. Zosia to nawigacja TomTom Go Expert serii 7, a Krzysztof to po prostu zwykła mapa Google, z którą w tym zawodzie nie rozstajemy się w ogóle. Kiedyś padło stwierdzenie Ani, że ona nigdy wcześniej nie korzystała tak z mapy Google, nie miała jej tak oznaczonej w tylu punktach, w tylu kropkach i nie była z nią tak zaprzyjaźniona. Co dalej o mapie Google? Mapa Google, ona nie służy nam do przemieszczania się, podróżowania. Najważniejsza ona dla nas jest do wyznaczania miejsc. Ania, jako nasz główny nawigator w zespole, gdy dostajemy zlecenie, gdy dostajemy informację, do jakiej firmy mamy się udać i do jakiej firmy jedziemy z ładunkiem, w pierwszej kolejności na mapie Google przegląda miejsca, do których jedziemy. I wręcz dzięki Street View wyznacza współrzędne geograficzne, abyśmy mogli podjechać pod szlaban firmy, pod miejsca zameldowania, w rajkę na parkingu dla ciężarówek, czy wszystkie inne rzeczy. I te współrzędne przydają się później do tego, żeby podać je Bartkowi, który wprowadza współrzędne geograficzne do Zosi. A Zosia to nawigacja, która jest przeznaczona typowo dla samochodów ciężarowych. Takiej używamy, bo taką mamy. Teraz trochę wspominek. Gdy uczyłem się jeździć, uczyłem się pod względem takim, które chyba każdy świeżak musi przejść, czyli wyjazdu w trasę z zawodowym kierowcą, z kierowcą, który posiada ogromne doświadczenie, żeby się tego nauczyć. Oczywiście my nie uczymy się tylko prowadzić tak dużej ciężarówki, tylko uczymy się też również wszystkich innych rzeczy, które wykonuje się wokoło, zwyczajów, które są w firmie, zasad, które obowiązują i wszystkich innych rzeczy. I oczywiście ja także takiego nauczyciela miałem. W tym momencie, w pierwszej kolejności oczywiście
Ja mojego nauczyciela serdecznie pozdrawiam. Chylę czoła do jego wiedzy, do jego umiejętności i tego ogromu informacji, który mi przekazał. I tak, kiedy ja mu mówiłem, że ja go słucham w 50%, a zaraz o tym wspomnę dlaczego, do tej pory, po 11 miesiącach, wielokrotnie wspominam, a mówił mi to kolega. A mówił mi, że będzie tak lub będzie tak. I teraz wracając dalej do niego, co powiedział do mnie o nawigacji i wtedy powiedział prawdę. Możesz mieć super nawigację. Możesz mieć nawigację za kupę tysięcy. Ale na nawigacji trzeba umieć jeździć. I to jest prawda. Posiadamy Zosię, posiadamy Krzysztofa. Krzysztof to jest mapa Google i to jest mapa tylko i wyłącznie na samochody osobowe. Więc tak jak mówiłem, służy nam tylko do wyznaczania punktów, do przejrzenia trasy, a przejrzenie trasy jest bardzo ważne i polecamy to robić przed każdym wyruszeniem w drogę. Tak jak kolega mi wspominał też, przeglądanie trasy, to też przynajmniej wiesz, na jakie główne punkty się kierujesz. Patrzysz na znaki i kierujesz się na te główne miasta. Ponieważ nawigacja cię może prowadzić, ale i ty i tak nie możesz wyłączyć myślenia. My naszej Zosi ufamy w 95%. 5% to zostawiamy jej na margines błędu. A uwierzcie, że też były sytuacje, kiedy ona 5% błędu popełniła, a 95% swoich możliwości wykorzystała i jak najbardziej nam pomogła. Bo były takie sytuacje, kiedy ta nawigacja, dzięki temu, że posiada takie coś jak trafik, jednak potrzebuje cały czas pośredniego dostępu do internetu, to trafik wyprowadził nas niejednokrotnie przed tym, żeby nie wjechać w korek, i to bardzo duży korek, czy to w Niemczech, czy to w Hiszpanii, jak również wielokrotnie nawigacja potrafiła gdzieś pokazać nam drogę, która ewidentnie nie była dla ciężarówki. Potrafiła prowadzić nas fajną landówką w Niemczech z pięknymi widokami, doprowadzić nas do przeprawy promowej, gdzie no ni hu hu nie mogliśmy wjechać naszą skamiolą na ten prom. Także na własnym doświadczeniu przekonaliśmy się, że kolega miał rację, że posiadać nawigację to jest jedno, jeździć na niej to jest drugie. Może my już troszeczkę nauczyliśmy się, jak rozmawiać z Zosią, co Zosia do nas mówi. Jedyny minus, jaki ma ta nawigacja, ale myślimy, że będzie to w każdej nawigacji, to jest to, że ta nawigacja też nie widzi wszystkich znaków. Nie widzi takich znaków, które gdzieś są dołożone i na przykład są na kwadratowej tablicy. I powiem tutaj prosto, każdy z kierowców zawodowych niech uderzy się w piersi, powie, że tak jest, dostał mandat. Ja przyznam się, też go dostałem, Ania też się przyzna, że też dostała w swoim życiu mandat. Na pewno nie myli się ten, kto nic nie robi, a przez to, że się robi tyle kilometrów i wykonuje tyle pracy, co kierowca zawodowi, to mandaty się dostaje. Oczywiście przyznamy, że wszystkie są niesłuszne, ale ja dostałem słusznie. Jechałem typowo na nawigację. Wjeżdżając z Polski do Czech, w górach, nie dostrzegłem znaku, który mówił o tym, że jest zakaz dla ciężarówek, który obowiązuje w okresie zimowym. Był tam wykaz miesięcy, w których obowiązuje. No i oczywiście pojechałem. Ja nie zauważyłem tego znaku i tu przyznam się. No i co? Co się wydarzyło? Wjechałem do miejscowości, zobaczyłem niebieskiego buta, zatrzymała nas policja. W pierwszej kolejności policjant pokazał mi, że tam był taki znak. I tutaj ciężarówki nie mogą jechać. Miałem pecha, bo za półtora tygodnia zakaz przestawał obowiązywać. Ale nawet jak rozmawiałem z dobrymi kolegami z firmy, którym mówiłem to, że tam władowałem się w ten zakaz i dostałem parę koron mandatu, bo kierowałem się tylko na nawigację. Czyli chylę czoła i powtarzam jeszcze raz to, co powiedział do mnie mój nauczyciel, że posiadać nawigację to jest jedno, jeździć na niej to jest drugie i my już to wiemy, tak to jest, tak to wygląda w transporcie. I to jest odpowiedź właśnie do kolegów i koleżanek, które zadają nam pytanie, a z jakiej korzystacie nawigacji? Właśnie korzystamy z TomToma Go Expert serii 7, a może dlatego, że właśnie jest typowy dla ciężarówek, że ma 7-calowy ekran, jest naprawdę intuicyjna,
I co najważniejsze, pokazał nam się kiedyś plus tego, że mamy taką nawigację, a nie inną. Drastycznie nas uświadomił. Na żywym organizmie. Spotkaliśmy na tankowaniu inny zespół, któremu zepsuła się nawigacja. Po prostu nie ładowała. W pierwszej kolejności zapytali nas, czy mamy ładowarkę, żeby zobaczyć, czy ładuje. Sprawdziliśmy, ona rzeczywiście nie ładowała. I okazało się, że oni świeżo wyruszyli w trasę, czyli zostało im ponad 2 tygodnie jeżdżenia, a mieli tylko mapę Google, czyli naszego Krzysztofa. Niestety, jeżdżenie na mapie Google ciężarówką w naszej ocenie zwyczajnie odpada i jest niemożliwe, ponieważ Krzysztof prowadzi tam, gdzie jeżdżą osobówki, a nie 40-tonowy, 4-metrowy skład. Więc plusem naszej nawigacji jest to, że my taką samą nawigację posiadamy w aplikacji w telefonie i na komputerze. I w tym momencie wiemy, że żeby jakby Zosia nam za nie mogła, no to możemy skorzystać jeszcze z aplikacji w telefonie i w komputerze. Także myślę, że tyle na temat nawigacji, na temat naszego zespołu. Powtarzając, w naszym zespole jest jeszcze Zosia i Krzysztof. Głównym nawigatorem jest Ania, a gościem od zamieszania jestem ja. Także tak to wszystko wygląda. Dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami w naszym kanale. Dziękujemy za prywatne wiadomości, że trzymacie za nas kciuki, że chcecie nas oglądać. Za wszystkie wyświetlenia, komentarze. Pozdrowienia. A co do komentarzy, to jeszcze odnośnie nawigacji, jeśli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania albo może polecenia innych nawigacji. Jak najbardziej chcemy to wiedzieć. Jeżeli coś wiecie, piszcie. Piszcie. Piszcie śmiało. Dalej wspominając jeszcze i mówiąc to do kierowców, którzy uczą takich świeżaków, jakim ja byłem, musicie uwierzyć w jedno. Ja naprawdę przepraszam mojego kolegę, że ja słuchałem go w 50%, no ale uwierzcie, jak się nie wyścibia nosa poza granicę Polski, jak nie widzi się tego transportu, nie widzi się tych przepięknych hiszpańskich widoków, oceanu, morza. Nagle ogarnia Was milion informacji. No to nie da rady przyjąć tak potężnej bazy wiedzy, którą ten zawodowy kierowca chce przekazać, dla którego to wszystko jest normalne. My do tej pory z uśmiechem na twarzy wspominamy to, czego ja się uczyłem, co ja usłyszałem i wiele razy mówię sobie: a kolega mi mówił, nie jedź. Opowiem tak, w drugim miesiącu naszej jazdy, kolega mi mówił, nie jedź w Madrycie M30. Bo jest ringi są, które otaczają Madryt. M30, M40, M50. Nie jedź M30, bo to jest przez środek Madrytu. No i co? Ale Zosia pokazuje M30 i to jest dla niej trasa przejezdna. Tylko Zosia nie myśli o tym, że o godzinie 12 są godziny szczytu i wyobraźcie sobie, jak może wyglądać Madryt w godzinach szczytu. Możecie się domyśleć, że go zwiedziliśmy. Jest piękny. My jechaliśmy powolutku, mieliśmy bardzo dużo rzeczy do zobaczenia, ale udało nam się M30 z Zosią przejechać. Oczywiście następnym razem jechaliśmy już M50 bądź M40, ale tak to było. Jeździcie na nawigacjach, używajcie nawigacji, ale ufajcie im w 90%, 95%, te 5% zawsze zostawiajcie sobie i sobie ufajcie w 100% tego. My, jako świeże osoby w zawodzie kierowcy zawodowego, jak najbardziej Wam polecamy. A teraz dziękujemy, żegnamy się. I zapraszamy do oglądania następnego filmu, który już za kilka dni. Cześć!